Złoto, złoto, wszędzie złoto, będę bogaty. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mojej serii Od Zera na No Man's Land. Kiedyś miałem tutaj zero pieniędzy, było to dawno, dawno temu, 129 odcinków temu, jeśli dobrze liczę, natomiast dzisiaj mam już na koncie mnóstwo, mnóstwo siana. No i lecimy sobie dalej z kolejnymi rzeczami, bo jeszcze kilka ciekawostek mam tutaj dla was w tej serii. Wydawać by się mogło, że fakt posiadania ponad 100 milionów na koncie, no raczej już przesądza o końcu tej serii, ale nic bardziej mylnego. Ja tutaj mam jeszcze kilka ciekawych rzeczy do zrobienia. Zaczynam sobie od prac w kopalni. Dzisiaj w ogóle doszedłem do wniosku, nagrywając dla was ten odcinek, że pewne rzeczy tutaj w kopalni no nie działają do końca tak, jakbym chciał. Zobaczcie, ile czasu ja muszę zmarnować na to, aby jeździć tą ładowarką, wrzucać kolejne kamienie właśnie na tą kupę. Oczywiście zachęcam cię do zostawienia suba z dzwoneczkiem i oczywiście łapeczki w górę pod tym filmem. A każdy, kto obejrzy ten film do końca bez przewijania, będzie miał też możliwość zdobycia serduszka w komentarzu. No ale wracając do mojej kopalni. Mam tutaj dużą ładowarkę i strasznie dużo czasu muszę poświęcić na to, aby zakręcać tym wielkim pojazdem. Niestety nie jest to zbyt ekonomiczne, wolałbym tutaj po prostu robić to znacznie szybciej, dlatego w trakcie dzisiejszego odcinka zastanawiałem się, co mogę zrobić, aby przyspieszyć proces kopania kamienia. Ładowarka jest naprawdę dobra, za jednym razem jest w stanie pomieścić w swojej łyżce 27 tysięcy litrów kamieni. To jest naprawdę dobry wynik. Weźcie pod uwagę, że największa ładowarka od Giantsa ma pojemność 10 tysięcy litrów i jest to ładowarka od marki Volvo. Ta ładowarka została też dodana wraz z Platinum Expansion po pierwszym roku Farminga 22. Wcześniej największa łyżka, jeśli dobrze pamiętam, miała pojemność 4,5 tysiąca litrów. Natomiast ja tutaj zrobiłem naprawdę dużą kupę i przy okazji na takiej innej małej kupce się zawiesiłem. Troszkę się zdziwiłem, bo nie spodziewałem się, że tą wielką ładowarkę będę w stanie, można powiedzieć, utopić tutaj w błocie. No i postanowiłem jeszcze troszeczkę wyrównać sobie ten teren, ale jak widzicie, wcale nie wychodzi to tak, jakbym sobie tego życzył. Wygląda na to, że będę musiał przyjechać tu jakimś innym ciężkim sprzętem i wyrównać te dziury powstałe w wyniku kopania kamienia. Rozładowuje się to teraz wszystko tak, jakbym chciał. Tutaj mogę zauważyć, że kamień jest ponad 470 tysięcy litrów, czyli generalnie bardzo, bardzo dużo. Na tym polu rośnie sobie sorgo i to sorgo będę miał zamiar zebrać najdalej w następnym odcinku, więc szykują się kolejne duże żniwa. A przepraszam, powiedziałem sorgo, a miałem na myśli soję. Jedno na S, drugie na S. Jedno takie, które sobie rośnie, drugie sobie rośnie. Jedno i drugie jest zielone, gdy sobie rośnie. I tak sobie pomyliłem. Oczywiście chodzi tutaj o soję. Sorgo robiłem niedawno, natomiast tutaj będzie teraz soja i jestem bardzo ciekawy, ile tej soi z tego pola będę w stanie zebrać. Już dzisiaj zapowiadam, że żniwa będą się odbywać w troszkę inny sposób, więc koniecznie musisz zostawić suba z dzwoneczkiem, najlepiej teraz, żeby kolejny odcinek z tej serii cię nie ominął. A ja poszedłem sobie jeszcze zobaczyć, co można byłoby tutaj upiększyć i wiecie co? Mój wzrok padł na te wszystkie góry, które znajdują się właśnie w tym miejscu. Doszedłem do wniosku, że trzeba będzie jednak troszeczkę je jeszcze zalesić, natomiast zdecydowanie będą tutaj niższe, mniejsze drzewa. Im wyżej, tym więcej będzie też drzew iglastych. Na początek dałem sobie troszkę średnich sosen, natomiast tutaj na samej górze były już tylko małe sosny, dodatkowo wrzuciłem jeszcze kilka sadzonek i jeszcze postawiłem jakieś pojedyncze świerki. Myślę, że to będzie całkiem ładnie wyglądać. Im wyżej, tym te drzewa są mniejsze, tym jest mniej liściastych, a więcej iglastych. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo mi się podoba ten fragment tutaj tego osiedla, pewnie wam też. Natomiast teraz trzeba będzie zrobić jeszcze jakieś ładne ogrodzenie, bo takie wolno stojące domy no nie wyglądają najbardziej realistycznie. Ogólnie rzecz biorąc, ja w tej serii na pewno będę chciał jeszcze troszkę czasu poświęcić na upiększanie mojego save'a, zanim wydam go po raz następny, najprawdopodobniej też po raz ostatni. Nie wiem jeszcze, kiedy to będzie. Często mnie pytacie w komentarzach, kiedy wydam tego save'a i powiem wam szczerze, miałem już tutaj plan wydać tego save'a ze 2 czy 3 razy, ale niestety wciąż nie byłem w stanie tego zrobić. Więc jak tylko będę cokolwiek wiedział w tym temacie, to oczywiście wam o tym powiem. Na pewno na koniec serii ten save zostanie dla was wydany. Natomiast ja tutaj wcześniej będę chciał jeszcze go troszkę upiększyć. Zrobię sobie tutaj koło jednej tej willi takie oto oczko wodne. Oczywiście wokół będzie sobie
rosła ładna trawa, no i myślę, że takie oczko wodne bardzo dobrze będzie tutaj wyglądać. Oczywiście z czasem będę chciał jeszcze tutaj troszeczkę to wszystko upiększyć. Dodamy sobie kilka jakichś drzewek, typowe wierzby, czyli takie drzewo, no nieodłącznie kojarzące się z takim właśnie oczkiem wodnym. Do tego dołożymy kilka świdośliw, czyli drzew, które z ekonomicznego punktu widzenia w Farmingu 22 mogłyby nie istnieć, ale jednak są całkiem fajną ozdobą. Zastanawiałem się też, jaki nowy samochód sobie kupić, bo skoro ja już tutaj dorobiłem się naprawdę dużych pieniędzy, to myślę, że można by było sobie kupić za nie naprawdę duże auto. No i mój wybór dzisiaj padł na BMW X7 M50i. Takie oto auto udało mi się znaleźć i powiem szczerze, nie wiedziałem, kto jest autorem tego moda, natomiast przekonałem się o tym bardzo szybko, gdy się okazało, że felgi są dokładnie takie same, jak w poprzednim moim supersamochodzie, czyli w Pagani Wajrze. Wygląda na to, że po prostu autora mamy dokładnie tego samego, albo po prostu korzystane było z tych samych części, nie wiem, bo nie sprawdziłem tego serio, natomiast serio, te felgi są dokładnie te same. Mamy tutaj 10 dokładnie takich samych felg Pagani Huayra i to BMW ma dokładnie to samo. Więc ja sobie muszę wybrać jeszcze jakiś odpowiedni kolor. Na szczęście tutaj dopłata za taki kolor nie kosztuje mnie jakichś gigantycznych pieniędzy, więc w tym momencie wybrałem sobie taką karbonową wersję. Do tego, jak widzicie, ona jest wyposażona w takie jakby skórzane wnętrze. Myślę, że całkiem dobry mam gust, natomiast oczywiście wy możecie powiedzieć, co o tym myślicie w komentarzu. Tak serio, to ja nie wiem, czy ja lubię BMW w prawdziwym życiu. O, zrobiłem już wypadek, czyli jak widzicie, jestem typowym kierowcą tej marki. No nie, no, sarkastycznie tutaj oczywiście to mówię. Natomiast czy ja jestem fanem tej marki? Nie powiedziałbym, raczej gustuję też czasami w innych samochodach, ale akurat to X7 tutaj myślę, że świetnie będzie pasować do mojego sejwa. No dobra, bo w realu po prostu dla mnie to auto byłoby chyba za duże i za drogie, no bo wiecie, to kosztuje takie pieniądze, że mimo tego, że może być ładne auto i wielu osobom może się podobać, tak po prostu cena jego jest gigantyczna. Ale skoro ja tutaj dorobiłem się już gigantycznych pieniędzy, bo mam ponad 100 milionów euro na koncie, no to oczywiście w tym momencie mogę sobie iść spać. Przyjechałem moim pięknym nowym BMW tutaj do mojego domu, do mojej willi. No i teraz powiem wam tak, to naprawdę fajnie pasuje, bo mam taki super samochód, który doskonale wygląda właśnie przy tej mojej willi, świetnie się prezentuje, no i oczywiście też podnosi prestiż mojego gospodarstwa. Kiedyś, dawno temu, zrobiłem sobie taką naprawdę super wypasioną willę, no i brakowało tam jeszcze tylko takiego super wypasionego samochodu, więc właśnie on się tutaj znalazł, więc jest całkiem spoko. Już mi się to podoba. No a teraz idziemy do samochodu, który no też powinien być wypasiony, ale to dlatego, że wypasione mleko ma tutaj od krów. Od krów wypasionych, o, może tak powinienem powiedzieć, bo to krowy są wypasione, a nie mleko. Krowy są wypasione, dobrze są wypasione, dobrze są też karmione, no i w tym momencie mamy piękne, fajne mleko, które trzeba będzie tam przetransportować. Oczywiście wykorzystując do tego tę cysternę, którą pewnie znacie już od wielu, wielu odcinków. No i tutaj mam jeszcze mleczarnię. W tej mleczarni produkuję sobie masło, ser żółty oraz jeszcze czekoladę. Weźcie pod uwagę, że ta mleczarnia troszeczkę już nie wyrabiała, więc ja po prostu zdecydowałem się ją ulepszyć. Do ulepszania wykorzystuję taki bardzo fajny modzik, który nazywa się Upgradable Factories, jest dostępny na ModHubie, jednak tylko i wyłącznie na peceta. Dlaczego wiele modów nie jest dostępnych na konsole, mówiłem wam w poprzednich odcinkach z tej serii, więc jeśli chcecie sobie tego posłuchać, a nie słuchaliście tego ostatnio, no to możecie potem nadrobić zaległości, oglądając poprzednie filmy z tej serii. Natomiast ja przejadę sobie jeszcze tutaj, dolewając prawie 25 tysięcy litrów mleka oczywiście do mojej mleczarni. W międzyczasie skontrolowałem jeszcze fabrykę napoju sojowego, jednak jak widzicie, dalej ona nie działa i nie mam już serio pomysłu, co jeszcze można byłoby tam zrobić. W sumie, teoretycznie, to ja mogę jeszcze spróbować ulepszyć fabrykę i zobaczyć, czy ona wtedy się nie odbaguje. No ale to będzie jeszcze do zrobienia za jakiś czas. No i w ogóle mam tutaj taki pomysł, żeby zebrać troszeczkę jeszcze trzciny cukrowej. Wiecie, po co mi ta trzcina cukrowa? Po to, żeby wyprodukować z niej cukier. Brawo. Natomiast po co mi jest ten cukier? Ano po to, żeby produkować czekoladę. Ja już mówiłem jakiś czas temu w absurdach farmingowych o tym, że dla mnie produkcja czekolady w Farmingu 22 jest absurdalnym łańcuchem produkcyjnym, więc nie będę się raczej na ten temat jakoś bardzo teraz rozwodził. Natomiast w skrócie chodzi o to, że jak dla mnie,
to zamiast czekolady powinniśmy tutaj na przykład móc produkować lody, bo mleczarnia nie ma nic wiele wspólnego, przynajmniej według mnie, z produkcją czekolady, no a do produkcji czekolady fajnie byłoby wykorzystać kakao. No ale dobra, zostawmy to, produkujemy tutaj czekoladę, mniejsza z tym, natomiast ja potrzebuję przywieźć trochę trzciny cukrowej i wpadłem na taki pomysł, że po prostu ja pojadę, zetnę tej trzciny cukrowej ile się tylko da, natomiast resztę zmagazynuje, zachomikuje mi po prostu moja sieczkarnia. Dlaczego tak? Dlatego, że ja teraz napełniłem moje przyczepki do 100% i pojechałem jeszcze ciąć trzcinę cukrową dalej. Zrobię sobie teraz jeszcze jeden taki eksperyment. Jak się okazało, moja tutaj sieczkarnia była w stanie przechować w sobie tak wirtualnie naprawdę dużo tej trzciny cukrowej. Problem tylko polega na tym, że ten sposób nie zawsze działa i teraz zobaczcie, czego nie robić, aby po prostu waszych plonów nie stracić. Ja tutaj mogę sobie na to pozwolić, dlatego że mam tej trzciny cukrowej na tyle dużo, że nawet jeżeli bym stracił tutaj ze 200 tysięcy litrów, to ja tego już nie poczuję, mnie to po prostu nie zaboli. Natomiast zobaczcie, co się teraz stanie. Naładowałem już do 100% moje przyczepy, natomiast jadę dalej, więc teraz ta trzcina cukrowa, która jest ścinana, teoretycznie jest magazynowana, chomikowana w mojej tutaj sieczkarni. Mówię teoretycznie, dlatego że da się tą sieczkarnię rozładować, jeżeli będzie powoli rozładowywać waszą przyczepę. Natomiast, jeżeli wy przerwiecie rozładowywanie tej przyczepy, to niestety wszystko to, co jest zmagazynowane w sieczkarni, wy stracicie. I zobaczcie, ja teraz przerwałem wyładunek, zacząłem wyładowywać jeszcze raz i wszystko to, co było w sieczkarni, po prostu przepadło. Więc jeżeli nie chcecie marnować swoich własnych plonów, no to pamiętajcie o tym, że jak osiągacie 100% pojemności w waszej przyczepie, to zbiory należy przerwać. Tutaj jeszcze w międzyczasie zobaczyłem, jak wygląda sytuacja w mojej kopalni. 560 tysięcy kamieni, 560 tysięcy litrów kamieni udało mi się już tam dostarczyć. Teraz puściłem znowu moje taśmociągi, więc zanim one zaczną sypać do mojej kopalni, do mojej tam huty, do mojej przetwórni, no to trochę czasu minie. Te taśmociągi w sumie w sobie są w stanie przechować około, myślę, 30-40 tysięcy litrów. To są naprawdę bardzo duże wartości. Żeby tutaj nic mi się nie rozwaliło, to postanowiłem jeszcze troszeczkę przerobić tamten fragment, dostawiłem jeszcze troszkę płotu, no i teraz będę musiał poprzerzucać trochę tych kamieni. Jest ich tutaj bardzo dużo, natomiast tamten wcześniejszy mój pas transmisyjny, czyli taśmociąg, po prostu troszkę zgłupiał, bo się podniósł. Jak on się podniósł, no to oczywiście nie bierze tych kamieni bezpośrednio z ziemi, więc też muszę na to zwracać uwagę. No i zobaczcie, ile czasu potrzebuję poświęcić na to, aby manewrować tą wielką ładowarką. A co by zrobić, co by było, gdybym na przykład postawił sobie jeszcze taki jeden pas? Myślę, że to zrobimy sobie najdalej w następnym odcinku. Natomiast teraz muszę się wybrać na poszukiwanie pewnego pojazdu albo pewnej maszyny. Zaraz to sobie znajdziemy. Była tam amerykańska ciężarówka, bo w ogóle ja się zacząłem teraz zastanawiać, gdzie jest taka jedna moja maszyna. I powiem wam, przeskakiwałem sobie przez kolejne pojazdy i nadal nie byłem w stanie jej znaleźć. Więc postanowiłem, dobra, trudno, zajmiemy się tym za chwilę, jeszcze wam nie powiem, o jaką maszynę tutaj chodzi, po prostu zrobię sobie jeszcze troszeczkę TMR-u. Oczywiście zrobię to w sposób automatyczny, czyli wrzucę to do mojej fabryki TMR-u, wrzucę sobie trochę kiszonki, wrzucę trochę siana, natomiast słomy tutaj nigdzie nie mam. Słomę będę musiał sobie manualnie przywieźć za jakiś czas, na szczęście w moich magazynach słomy jest bardzo dużo. Jak pewnie pamiętacie, zrobiłem kiedyś naprawdę gigantyczne akcje ze żniwami i oczywiście ze żniwami takich roślin, z których była słoma. Natomiast ja teraz konkretnie poszukuję takiej jednej specjalnej przyczepki i powiem wam, że ja jej tutaj nie znalazłem. Chodziło mi o taką przyczepkę z autoloadem. Przyczepkę z autoloadem po to, aby przeładować wełnę od moich owiec. Chciałem powiedzieć przeładować owce, ale przecież ja nie chcę owiec przeładowywać, tylko wełnę, bo wełny mam bardzo, bardzo dużo. No i tak sobie myślałem, gdzie jest ta moja fajna przyczepka z autoloadem, bo przecież ja jej nie mam, aż w końcu wpadłem na pomysł, że przecież ja ją jednak mam, tylko ona wygląda zupełnie inaczej, bo ta moja przyczepka z autoloadem stoi sobie praktycznie przy sklepie. Nawet nie jest to do końca przyczepa, tylko naczepa. Jest to przerobiona naczepa, która jest dostępna w podstawce Farminga 22. Tak, ta naczepa, którą teraz tutaj widzicie, to nie jest żaden jakiś specjalny mod, oczywiście w takiej podstawowej wersji, tylko jest to normalna naczepa występująca w Farmingu 22. Ale
ona tam nie ma funkcji autoloadu, a ta tutaj konkretna ma, bo po prostu ja sobie ogarnąłem takiego moda, który jest wyposażony w autoload. Natomiast są to normalne stokowe farmingowe przyczepy, tylko właśnie z dodaną funkcją autoloadu. Ogólnie rzecz biorąc, mówię o tych przyczepach, o tym całym paku, natomiast to konkretne to jest oczywiście naczepa, bardzo ciekawy zestaw, no i wyposażyłem się, jak widzicie, w amerykańską ciężarówkę. Załadowałem 24 bele i zdążyłem się koło świń po prostu bezceremonialnie wywalić. Na szczęście za pomocą super siły udało mi się postawić cały ten zestaw na koła, kół tutaj jak widzicie jest bardzo dużo i teraz wam mogłem jeszcze pokazać, jak te palety wyglądają załadowane w środku. Jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo, cały ten zestaw może pomieścić w sobie aż 50 euro palet, czyli moim zdaniem jest to wynik bardzo dobry. Swoją drogą jest to największa przyczepa lub naczepa i w całym tym zestawie, w tych wszystkich przyczepach, które mamy właśnie w tamtym paku, no więc jak najbardziej jest to przyczepka, czy naczepa w tym przypadku, z której warto skorzystać. No i pomyślałem sobie, że dość tych dziur, dość tych nierówności, po prostu wyrównałem troszkę teren. Przy okazji mogliście zauważyć, ile już udało mi się ukopać tego wszystkiego. Naprawdę bardzo dużo kamieni ja już sobie tutaj wykopałem, no i teraz będziemy kopać je dalej. Kolejne 27 tysięcy litrów teraz wrzucę sobie na kupę, no i będzie tutaj sobie czekać cała ta kupa kamieni na późniejszy transport do mojej huty. Tam zostaną te kamienie w odpowiedni sposób przerobione z wykorzystaniem wody i z wykorzystaniem metanu. Jeśli chodzi o metan, to prawdopodobnie będę się musiał nim zająć w jednym z kolejnych odcinków, ponieważ przecież ta produkcja metanu to była przeze mnie uruchomiona tak dosłownie na chwilę. No a z czego można robić ten metan? Ale to zaraz, bo tutaj widzicie ponad 600 tysięcy litrów, więc ja jeszcze poszedłem sobie spać. Natomiast wracając do metanu, metan można produkować tutaj w takiej specjalnej fabryce. Fabryka jest tutaj wbudowana też w mapę No Man's Land, więc nie trzeba niczego specjalnie pobierać. Można na przykład wykorzystać do tego buraki cukrowe, ziemniaki, obornik, gnojówkę, kompost, więc naprawdę wiele rzeczy można tutaj wykorzystać do tego, aby stworzyć właśnie metan. Natomiast ja teraz pójdę sobie do sklepu i kupię specjalną wersję Lizarda Kolosusa. Nie wiem, jak to nawet odmienić. W każdym razie będzie to kombajn wyścigowy, serio, to będzie kombajn wyścigowy i żebyście nie myśleli, to nie jest jakiś mój twór, tylko ja serio kupuję coś, co nazywa się Race Edition, czyli edycja wyścigowa, kombajn edycja wyścigowa, to nie jest żart. Ta maszyna będzie w stanie jechać 200 km na godzinę, dlatego też zdecydowałem się zamontować takie wielkie, gigantyczne opony, które oczywiście będą oponami wyścigowymi. Czy wy sobie zdajecie z tego sprawę? Zdecydowałem się kupić tutaj kombajn wyścigowy. Opony są gigantyczne, przyspieszenie tej maszyny również. Do przodu ma ona jechać ponad 200 km na godzinę, do tyłu zaledwie 40. No ale weźcie pod uwagę, że 40 km na godzinę jadąc do tyłu kombajnem, to też jest troszeczkę absurdalne. Ale generalnie tutaj w tej serii mogę sobie już pozwolić na wszystko. Poszedłem jeszcze sprawdzić, czy nie mamy przypadkiem dodanego jakiegoś headeru, który byłby turbo nierealny. Ale nie, aż tak nierealnego headeru, który kosiłby na przykład 200 metrów naszego pola na raz, tutaj nie ma. I w sumie może to i dobrze. Zaraz pojadę tamtym nowym kombajnem, natomiast na razie będę musiał jeszcze troszeczkę tutaj ukopać mojego gruntu. Jeśli wy będziecie chcieli zdobyć serduszko w komentarzu, to możecie napisać super kopalnia albo na przykład super nowy kombajn, w zależności od tego, co wam bardziej przypadło do gustu. 520 tysięcy litrów kamieni i 30 prawie 5 tysięcy litrów złota. Nie wiem, czy można to na litry tak łatwo sobie przeliczyć, mniejsza z tym. Natomiast tutaj właśnie jest metan i tego metanu ja już nie produkuję, więc jeżeli ja nie będę produkował metanu, to za chwilę nie będę produkował też złota, więc powiem wam tak, ogólnie rzecz biorąc, produkcja złota jest bardzo, bardzo opłacalna, ale wymaga właśnie metanu, a metan już nie jest tak łatwo wyprodukować. Oczywiście, jeżeli ja tutaj mam już na tym sejwie praktycznie wszystko, zwłaszcza świnie i krowy, to nie ma z tym najmniejszego problemu, bo wystarczy, że wezmę trochę obornika, gnojówki,
kiszonki, bo w sumie też mogę kiszonkę tam ładować, albo na przykład kompostu, no i właśnie dzisiaj pojadę spożytkować trochę tego kompostu. Do tej pory nie robiłem z nim nic, do tej pory jedyne co ten kompost sobie robił, to siedział w takim wielkim silosie w mojej biogazowni. Kiedyś postawiłem ten silos z myślą, że kiedyś do niego wrócę, no i po wielu odcinkach tak się właśnie dzieje. Kompostu mam całkiem sporo, ponieważ jest go tutaj 1,5 miliona litrów. Aż nie chcę myśleć, ile będę w stanie wyprodukować z niego naszego metanu. Natomiast w tym momencie muszę pojechać przetransportować 30 tysięcy litrów właśnie kompostu. Kompost nie mylić z gnojówką, ponieważ kompost powstaje w procesie fermentacji w naszej biogazowni. Wrzucam na przykład kiszonkę i dostaję oczywiście z tego mnóstwo pieniędzy, no bo w mojej biogazowni produkowany jest prąd. Oczywiście wcześniej produkowany jest gaz, bo to jest biogaz, potem produkowany jest metal, potem jest produkowany metan. Z tego metanu robiony jest prąd, za prąd dostaję dużo pieniędzy, no i na koniec jeszcze pozostaje mi odpad w postaci kompostu, no i ten kompost mogę przekształcić tutaj znowu na metan, z tego metanu jestem w stanie zrobić złoto, no i naprawdę interes bardzo się kręci. Pomyślałem sobie, że doleję jeszcze do tej mojej wytwórni metanu troszeczkę gnojówki. Przy okazji zobaczyłem, jak tam się żyje moim świnkom i wygląda na to, że w następnym odcinku będę musiał je nakarmić. Więc jeśli nie chcesz tego przegapić, to koniecznie zostaw suba z dzwoneczkiem, aby następne materiały Cię nie ominęły. Ja już się z Tobą powoli będę żegnał, mam nadzieję, że obejrzysz jeszcze pozostałe moje odcinki, nawet tu i teraz. Idę jeszcze nakarmić krowy i to będzie tyle w dzisiejszym filmie, więc trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!